Żyjemy w świecie niedoskonałości. Nie oznacza to jednak, że nie możemy nic w nim zmienić. Każda zmiana przynosi poprawę naszego życia, a jeśli naszego, to także naszych bliskich. Lubimy czuć się komfortowo, dlatego róbmy wszystko, by tak było. Zmiany najlepiej rozpocząć od tego, co mamy na wyciągnięcie ręki. Codziennie wykonujemy mnóstwo różnych prac. Wśród nich znajdziemy i takie, które mogą ochronić przed stratami nasz portfel i budżet domowy, a przy okazji środowisko naturalne. Jedną z czynności, które nic nas nie kosztują, a wszystkim przynoszą wiele korzyści, jest sortowanie odpadów. Przyjrzyjmy się uważnie naszemu otoczeniu. Czy mieszkamy w domu jednorodzinnym czy wielorodzinnym? Czy mamy ogród czy nie? Czy mieszkamy sami czy z rodziną, a może z przyjaciółmi? Czy spędzamy aktywnie czas wolny, czy wolimy poczytać książkę w domowym zaciszu? Gdziekolwiek byśmy nie mieszkali i cokolwiek byśmy nie robili, zawsze zostawiamy po sobie niepotrzebne przedmioty. A przecież to nasz dom, twierdza dobrych emocji i pozytywnych uczuć. Baza optymistycznego nastawienia, która daje nam siłę do działania. To miejsce, w którym czujemy się swobodnie i wygodnie. Zaprowadźmy ład również w tym, czego chcemy się pozbyć. Najczęściej mówimy o nich właśnie tak, śmieci. Ale wśród nich są przedmioty, które niekoniecznie tak możemy nazywać. Papier, plastik, szkło, owszem, nie są nam już potrzebne, ale przecież dzięki procesowi recyklingu mogą być użyteczne, a nawet przydać się wiele razy. Przetworzenie ma znaczenie. Segregując, dajemy odpadom drugie życie. Jak sortować to, czego chcemy szybko i sprawnie pozbyć się z domu, mieszkania, firmy, pomieszczeń gospodarczych, każdego miejsca, gdzie zostawiamy coś po sobie? Nie ma nic prostszego. Zwłaszcza, że możemy posłużyć się prostymi zasadami segregacji. Na czym polega segregacja? To porządkowanie odpadów według podziału na rodzaj. Najlepiej rozpocząć ją już w domowych koszach, czyli jak mówimy, u źródła. Jest wiele rozwiązań, by sobie z tym poradzić, choćby zestawy wielobarwnych pojemników i worków. Dlaczego w segregacji tak istotne są kolory? Bo każdy rodzaj odpadu ma oznaczenie. Papier i jego pochodne wrzucamy do koszy niebieskich, tworzywa sztuczne i metale do żółtych, przedmioty szklane do zielonych, a odpady bio do pojemników brązowych. To naprawdę nic trudnego. Czarny kosz, zarówno w warunkach domowych, jak i punktach gromadzenia odpadów, popularnie zwanych śmietnikami, służy do tymczasowego przechowywania śmieci zmieszanych, czyli wszystkiego, czego nie możemy posegregować. To także w praktyce nie sprawia kłopotów. Skoro wiemy, co i gdzie możemy wrzucać, warto pamiętać też, że w przypadku segregacji niezwykle ważna jest staranność. Wystarczy jedna osoba, która tych zasad nie przestrzega, żeby cała praca poszła na marne. Im szybciej tych prostych reguł będziemy przestrzegać, tym szybciej poznają je nasze dzieci i wnuki. Segregując odpady, warto korzystać z ogólnodostępnych informacji o tym, czego i gdzie nie powinniśmy wrzucać, ponieważ zabrudzenie i rozróżnienie ma znaczenie. Dla przykładu, papier tłusty, lakierowany lub termiczny nie powinien trafić do kosza niebieskiego. Mięso i kości to nie bio, a sprzęt AGD lub puszki po farbach to nie tworzywa sztuczne. Wszystko to jest łatwe do zapamiętania i skojarzenia, jest niezmienne, obowiązuje w każdym miejscu i przypadku. Dokąd trafiają nasze śmieci? Ze wspomnianych punktów zbiorczych, odpady już posegregowane, transportowane są przez odbierającego odpady do miejsca przetwarzania odpadów lub ewentualnego ich składowania. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? W zależności od potrzeb rynkowych i technologii, aż do 30% odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania. Jednak pod warunkiem, że będą posortowane. To znacznie ułatwia ich klasyfikację i przekazanie do dalszej obróbki. Według badań statystycznych, każdy z nas wytwarza około 360 kg odpadów rocznie. Dlatego już na etapie zakupów warto pomyśleć, co dzieje się z opakowaniami, które przynosimy do domu. Czy wszystko musi lądować w koszach? Czy potrzebujemy kolejnej reklamówki? Gdyby żyli wśród nas nasi potomkowie, ludzie, których teraźniejszość jest naszą przyszłością, mogliby wiele opowiedzieć o poważnych konsekwencjach naszych dzisiejszych nierozważnych przyzwyczajeń. Dlatego działając we wspólnym interesie zarówno nas, jak i przyszłych pokoleń, tak istotne jest zadbanie o to, aby segregacja odpadów była naszą codziennością. Tylko świadome decyzje pozwolą nam żyć bezpiecznie i ekonomicznie. Wszyscy odczuwamy zmęczenie. Dajmy odpocząć również naturze, która z coraz większym wysiłkiem znosi naszą nadaktywność.
Wspólnie zadbajmy nie tylko o nasz dom, bliskich, przyjaciół, ale także środowisko naturalne, nasze otoczenie i miejsce, w którym czujemy się najlepiej. Wskazówki dotyczące właściwego sortowania odpadów dostępne są między innymi na stronie www.odpady.darlowo.pl i w postaci plakatów w miejscach gromadzenia odpadów. W sytuacjach problematycznych pytania można kierować do pracowników referatu gospodarki odpadami Urzędu Miasta w Darłowie.